Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie. Chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, wydaje mi się, że każdy z kandydatów jest winny takie briefingi i mediom, i wyborcom, i mieszkańcom, dlatego że każdy powinien powiedzieć, co ma do zaproponowania. Chciałem powiedzieć po pierwsze swoją diagnozę. Wydaje mi się, że w polityce na dzień dzisiejszy jest za dużo hasłowości, braku konkretów, jest zbyt duża polaryzacja, niekończący się i ciągły konflikt, kłótnie, oskarżenia i brak merytorycznych, konkretnych propozycji. Wydaje mi się też, że taki briefing powinien się zacząć od deklaracji, dlatego że polityków bardzo często wyborcy utożsamiają z brakiem deklaracji. Chciałem publicznie Państwu zadeklarować, że moja kampania na pewno nie będzie oparta o krytykę kogokolwiek. Na pewno nie będę nikogo krytykował. Chciałbym zaproponować bardzo konkretne rozwiązania, które są sformułowane w oparciu o moje 12-letnie doświadczenie już pracy w samorządzie. Pracy zarówno dla Urzędu Marszałkowskiego, jak i Urzędu Miasta. Na wszystkich w zasadzie stanowiskach, od szeregowego podinspektora, przez kierownika, zastępcę dyrektora, jak Państwo wiecie, również i zastępcę prezydenta do spraw kultury, sportu i partycypacji. Nie ukrywam też, że w związku z tym, że całe moje życie zawodowe spędziłem w samorządzie, powoduje, że ja chciałbym być takim rzecznikiem samorządu w parlamencie. Chciałbym mówić o Polsce samorządnej. Chciałbym mówić o powołaniu dodatkowego ministerstwa, a jeżeli nie ministerstwa, to co najmniej pełnomocnika rządu do spraw koordynacji i współpracy z samorządami Polski Wschodniej, dlatego że to jest na skalę ogólnopolską, uważam, oddzielny obszar, któremu należy poświęcić sporo uwagi. Chciałbym mówić o pakiecie ekologicznym, chciałbym mówić o ograniczeniu czy wycofaniu całkowicie zużycia plastiku. Chciałbym mówić o ogólnopolskich standardach ograniczenia wycinki drzew. Chciałbym mówić o ogólnopolskim programie małej retencji. Chciałbym mówić o Polsce cyfrowej. Chciałbym mówić o całym pakiecie ustaw antyprzemocowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dzieci przed cyberprzemocą. Chciałbym mówić na pewno o głosowaniu przez internet i szereg innych rozwiązań, które na co dzień mieszkańcom, obywatelom ułatwiają życie. Chciałbym mówić o mądrej i nowoczesnej edukacji i sformułowaniu, które Państwu przekażę. Jest oczywiście jeszcze szereg elementów, który jest ważny i zasługuje na podkreślenie, natomiast ja chciałbym może wrócić do samego początku, czyli do tej Polski samorządnej i tego nurtu, z którego ja się wywodzę. Jak Państwo wiecie, byłem zastępcą do spraw kultury, sportu i partycypacji. Ta partycypacja jest mi również bardzo bliska, ponieważ z wykształcenia jestem socjologiem ze specjalizacją polityka społeczna i miałem zaszczyt nadzorować wdrożenie i uruchomienie w Lublinie jednego z najważniejszych i podstawowych narzędzi partycypacyjnych, jakim jest budżet obywatelski. Budżet obywatelski zrodził się w samorządzie, zyskuje cały czas coraz większą popularność. Uważam, że doskonale konsoliduje mieszkańców, buduje platformę współpracy. Tej współpracy w Polsce nam bardzo trzeba. Trzeba współpracy na poziomie lokalnym, trzeba współpracy na poziomie samorządowym i rządowym. Proszę Państwa, chciałbym zaproponować Krajowy Budżet Obywatelski. Krajowy Budżet Obywatelski być może wydaje się hasłem górnolotnym na wstępie i ktoś, kto trochę zna się na tym temacie, może powiedzieć, że a w jaki sposób chciałby Pan ten projekt wdrożyć? Ja od razu mogę powiedzieć, że przez te 4 lata praktyki z budżetem obywatelskim, w ramach jak ten projekt się rozwijał, było coraz więcej projektów, coraz więcej mieszkańców brało udział w głosowaniu, również budżet się zwiększał. Wiem, że nie da się go w skali globalnej zrealizować w obszarze infrastrukturalnym i wydaje mi się, że nawet nie byłoby to potrzebne. Nie trzeba głosowania nad kolejnymi obwodnicami czy drogami ekspresowymi, bo to może powodowałoby pewne nierówności społeczne, chociażby z racji wielkości gmin czy powiatów.
ale uważam, że od lat są realizowane konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych. Są przeznaczane znaczne sumy pieniędzy i w samorządach, i na poziomie rządowym. Ja chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na obszar kultury, sportu i edukacji i uważam, że nie ma żadnego powodu, dla którego w rozstrzyganiu tych konkursów mieliby brać udział tylko i wyłącznie wykwalifikowani eksperci, tylko i wyłącznie urzędnicy, tylko i wyłącznie politycy. Uważam, że w tym procesie również powinni wziąć udział obywatele i powinien zostać wydzielony dodatkowy budżet na konkursy grantowe, w którym we współdecydowaniu powinni brać udział obywatele i uważam, że stopniowo tej władzy również w ręce obywateli coraz więcej powinno w sposób skoordynowany trafiać. Jest szereg instytucji, które wdrożeniem tego projektu mogłyby się zająć. Nie trzeba żadnych instytucji likwidować, nie trzeba żadnych dodatkowych instytucji powoływać. Profesor Piotr Gliński, pan minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołał Narodowy Instytut Wolności, który zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Wydaje mi się doskonałym operatorem dla tego typu projektu. Na etapie wdrożeniowym uważam, że spokojnie może się tym zająć administracja rządowa w terenie, czyli urzędy wojewódzkie. Jeżeli to będzie za mało, również może się to odbyć za pomocą zadań zleconych rządowi przez rząd gminom na poziomie lokalnym. Jest to jak najbardziej do zrobienia, jak Państwo widzicie. Jest to dla mnie bardzo ważne, skoro mowa o budżecie obywatelskim, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na toczącą się dyskusję na początku roku i na pewne deklaracje, które padły ze strony służb prasowych pana marszałka Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego, na temat marszałkowskiego budżetu obywatelskiego czy budżetu obywatelskiego województwa lubelskiego. Padło tam takie sformułowanie, że w maju, do końca maja wszystkie sprawy związane z uruchomieniem budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane czy załatwione i ja pozwolę sobie złożyć interpelację na najbliższej sesji sejmiku, w której chciałbym usłyszeć odpowiedzi, na kiedy jest planowane powołanie zespołu, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie uchwały, kiedy miałaby być głosowana uchwała. Chciałbym wiedzieć, kiedy planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, ponieważ rozmawiałem z szeregiem osób odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi, również z osobami, które pracują w organizacjach pozarządowych i do tej pory o takich konsultacjach nie słyszały. Chciałbym wiedzieć, kiedy takie konsultacje są planowane, kiedy planowane jest przygotowanie kampanii informacyjnej, kiedy planowany jest nabór wniosków, kiedy ocena, kiedy rozstrzygnięcie, kiedy odwołania, wreszcie jaki budżet i najważniejsze pytanie, kto w Urzędzie Marszałkowskim imiennie jest odpowiedzialny za wdrożenie budżetu obywatelskiego województwa lubelskiego. Z góry też mówię, że interpelacja ta nie jest obliczona na krytykowanie kogokolwiek. Ja ze swojej strony chciałem zadeklarować, że jeżeli jest taka potrzeba, służę również swoim doświadczeniem, bardzo chętnie się w to włączę, poradzę i odpowiem również na wszystkie pytania, które zawarłem w niniejszej interpelacji, ponieważ sam koncepcję wdrożenia tego projektu mam i taki harmonogram jestem w stanie przedstawić, uwzględniając również zabudżetowanie tego projektu na 2020 rok w budżecie województwa lubelskiego oraz jego wdrożenie. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Co jakiś czas pojawiają się takie głosy, żeby zmienić konstytucję pod kątem takim, żeby Senat stał się pewnego rodzaju izbą samorządową. To według Pana w kontekście samorządu dobre rozwiązanie? Wszystkie rozwiązania powinny być obliczone na zwiększenie efektywności. Jeżeli miałbym odpowiedzieć spontanicznie, to tak, uważam, że efektywność Izby Wyższej Parlamentu w chwili obecnej mogłaby być wyższa. Współpraca z samorządami ciągle jest za mało. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
w chwili obecnej, tak przynajmniej w ocenie samorządowców, ta współpraca wygląda, że nie jest wystarczająco efektywna i strona samorządowa jest w tej współpracy pomijana.